Hej wszystkim, z tej strony Jaju i witam was tak, po staremu o 6.30. W dzisiejszym materiale skupimy się na bardzo ważnej rzeczy, jaką są kolejne przecieki dotyczące eventu Halloween. Wśród nich znajdziemy kolejne informacje o runach, a także o darmowych przedmiotach dla graczy. Epic Games zaskoczyło nas kolejnym zwiastunem, a więc myślę, że przydałoby się mu dokładnie przyjrzeć. Zanalizujemy sobie to wszystko oraz postawimy jakąś teorię. Otrzymaliśmy także nowy wierszyk, jednakże zanim zaczniemy, to zapraszam was oczywiście do zostawienia suba oraz łapki w górę, ponieważ w momencie, w którym nagrywam ten odcinek, to do 60 tysięcy brakuje nam zaledwie 70 subów, a więc myślę, że już przekroczyliśmy ten kamień milowy. Wielkie dzięki za to, że wspólnymi działaniami jesteśmy coraz bliżej 100 tysięcy, a teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy. Wpierw zacznijmy nie od najnowszych rzeczy, a skupmy się jeszcze na poprzedniej zapowiedzi wydarzenia Halloween. Mogliśmy zauważyć na nim pewną postać o bardzo charakterystycznym wyglądzie, którą najprawdopodobniej mogliśmy zauważyć już wcześniej na jednym z przedmiotów karnetu bojowego. To by mogło oznaczać, że nowa skórka jest w jakiś sposób połączona z całą tą fabułą sezonu 6. Dodatkowo na slasharcie z nią mamy dwie rzeczy, które dotyczą obecnego oraz poprzedniego sezonu. Mianowicie siódmą runę oraz grafikę otwartej szczeliny. Mogłoby to oznaczać, że postać, którą widzimy na ekranie, jest w jakiś sposób połączona z samym sześcianem i być może jest jakimś właśnie tym rokiem, który miała zesłać na nas kostka. Inną opcją, o której pomyślałem, mogłoby być to, że kostka tak naprawdę mogłaby być czymś dobrym, a postać z pierwszego zwiastunu to jakiś antagonista, który na przykład miałby schwytać kostkę, a następnie ją uwięzić. Wiem, że brzmi to strasznie wariacko, ale pamiętajmy, że twórcy to Epic Games. Oni już nieraz nas zaskoczyli jakimś plot twistem fabularnym oraz nigdy nie robią tego, czego my oczekujemy. Jednakże skąd w ogóle teza, że sześcian mógłby zostać opętany? Wydaje mi się, że event Halloween będzie ściśle powiązany z fabułą sezonu 6 ze względu na najnowszy obrazek, jaki został nam ukazany. Możemy na nim zauważyć kolejną runę, która została skuta łańcuchami. Być może są one zrobione z dwimerytu, by sześcian nie mógł używać magii. Pozdro dla kumatych. Ciekawe kto i w jakich celach postanowił poskromić to jak dotąd narzędzie destrukcji. Być może jest to jakiś wysłannik lub sam przybysz, który postanowił odzyskać lub zbadać coś, co mogło wymknąć się spod kontroli, ale to zupełnie temat na inny odcinek. Oprócz wcześniej pokazanego obrazka otrzymaliśmy także wierszyk, który brzmi następująco. Drży ziemia cmentarza, miej otwarte oczy. Burza jest przebiegła, nie daj się zaskoczyć. Jego interpretacja niestety nie jest aż taka łatwa ze względu na jego wielowątkowość. Może jako humanista widzę tutaj zbyt dużo, ale dobrze by było, gdyby jakiś ścisły umysł spojrzał na to racjonalnym okiem i ocenił, jednakże, no, ja skupię się na pierwszej opcji. Te słowa raczej odnoszą się do zła, jakie się przebudza właśnie na jakimś cmentarzu, który mógłby być na przykład widmowymi wzgórzami. Być może będą to pustaki lub jakieś nowe, potężne istoty czy postacie, które przebudzą się wraz z wydarzeniem koszmarów czar. Jednakże drżenie raczej pasuje do czegoś bardziej masywnego lub czegoś, czego jest wiele. Myślę, że obie te opcje są prawdopodobne, a więc aby nie przedłużać tego punktu i podawać innych wyjaśnień, to przejdźmy do kolejnych wersów. Miej otwarte oczy. Jest to oczywiste nawiązanie do tego, abyśmy byli czujni. Ale czy na pewno? Być może te słowa odnoszą się do tego, abyśmy byli czujni na ruchy twórców, ponieważ mogą oni chować różne znajdźki czy skrytki w grze, czy na obrazkach takich jak na przykład na pierwszym z nich. Burza jest przebiegła, nie daj się zaskoczyć. Według mnie to są najtrudniejsze wersy do interpretacji ze względu na ich wielowątkowość. Być może Epic doda nową mechanikę burzy lub będzie ona poza obrażeniami niosła inne zagrożenie. Zarazem będzie ona nieprzewidywalna, tak aby gracze nie mogli się pod nią ułożyć, a może wszystkie te słowa dotyczą zarówno trybu Battle Royale oraz ratowania świata. Naprawdę ciężko to rozszyfrować, jednakże mam nadzieję, iż nie sprawi to dla nas jakiegoś większego problemu. Wszystkiego dowiemy się wkrótce, a na spekulacje jeszcze przyjdzie pora i o ile starczy mi czasu, to postaram się dla was coś takiego zrobić, ponieważ wiem, że duża część z was lubi moje teorie czy przemyślenia. Dodatkowo wraz z drugim obrazkiem otrzymaliśmy informację o ratowaniu świata. Otrzymaliśmy taki oto obrazek, który najprawdopodobniej zwiastuje nowe wydarzenie lub coś takiego. Inną informacją jest to, że gracze ratowania świata otrzymają za darmo nowego bohatera, czyli zombie blondaska. Zobaczymy jak wyjdzie cały ten event, a wy dajcie znać co o nim myślicie. Koniecznie strzelcie suba oraz łapkę w górę, aby niczego nie przegapić. Przy okazji dorzućcie swoją cegiełkę do 100 tysięcy, a ja tymczasem życzę wam miłego dnia, trzymajcie się i cześć!